Przedstawiamy nowoczesną metodę planowania i prowadzenia leczenia ortodontycznego wspomaganego techniką cyfrową o nazwie IPA. Praca w systemie IPA jest kompilacją najlepszych elementów tradycyjnego procesu leczenia ortodontycznego za pomocą aparatów stałych oraz najnowszych technik cyfrowych. Gwarantuje to precyzyjne i niezawodne realizowanie założonych celów leczniczych. Diagnoza oparta na cyfrowych modelach wirtualnych CMO wykorzystuje gotowe analizy wykonane w laboratorium w czasie tworzenia modelu. Wypracowane latami doświadczenia sposoby diagnozowania pacjentów i przygotowania planu leczenia zostały przeniesione do środowiska cyfrowego, gdzie zyskują nową jakość. Program O3DM, dedykowany do pracy z modelami cyfrowymi, zawiera narzędzia do tworzenia planu leczenia, jak również do wspomagania jego realizacji. System IPA nie narusza standardowych procedur pracy lekarza ani sposobu współpracy z laboratorium ortodontycznym. System IPA jest zgodny z wchodzącymi do użytku skanerami wewnątrzustnymi, których zastosowanie dodatkowo upraszcza proces diagnostyki i planowania leczenia. Praca w systemie IPA rozpoczyna się od pobrania wycisku i kęska lub zeskanowania warunków zgryzowych pacjenta. Wycisk lub plik trafiają do lokalnego laboratorium ortodontycznego, posiadającego wyposażenie do pracy w technologii IPA, gdzie zostają przekształcone na gotowy do użytku model wirtualny. Model wirtualny zostaje umieszczony i jest składowany na indywidualnym koncie lekarza na stronie internetowej, skąd może zostać pobrany w każdej chwili. Oprogramowanie do pracy z modelami jest dostępne bezpłatnie do pobrania z tego samego miejsca. Lekarz może skorzystać ze wsparcia technicznego osobistego lub zdalnego w zakresie pracy z programem O3DM. Pobrany model wirtualny zawiera gotowe punkty pomiarowe do praktycznie automatycznego generowania najważniejszych analiz niezbędnych do planowania leczenia oraz pozwala na przeprowadzenie własnej, indywidualnej procedury diagnostycznej. Wszystkie tak przygotowane wyniki zostają zapisane w pliku z modelem do dalszego użycia przez lekarza. Program O3DM zapisuje w pliku z modelem również inne informacje, takie jak zdjęcia pacjenta lub dowolne dokumenty cyfrowe. Rejestrowanie wywiadu, rozpoznania, planu leczenia i przebiegu wizyt w programie O3DM jest także możliwe, a więc wszystkie etapy tworzenia cyfrowej dokumentacji są tym samym zrealizowane. Kluczowym elementem dla powodzenia leczenia ortodontycznego aparatem stałym w technice straight wire jest poprawne zaplanowanie pozycji zamków na zębach. System IPA wykorzystuje perfekcyjne planowanie na ekranie komputera, komfortowe, w zaciszu gabinetu, wspomagane półautomatycznym pozycjonowaniem zamków. Dostępnych jest wiele typów zamków i dowolne ich kombinacje. Niemniej istotna niż samo planowanie jest realizacja planu leczenia. System IPA zapewnia doskonałą precyzję przy pomocy szyny do pośredniego klejenia zamków. Jest ona przygotowana cyfrowo na podstawie zaplanowanych przez lekarza w programie pozycji zamków. Plik zawierający model z pozycjonowanymi zamkami musi trafić do laboratorium w celu przygotowania zestawu IPA. Na podstawie przesłanego modelu zostaje przygotowany indywidualny zestaw dla pacjenta, zawierający wydrukowane szyny do pośredniego klejenia zamków wraz z zamkami oraz specyfikacją zestawu. Zestaw IPA zawiera szyny do klejenia zamków metodą pośrednią. Szyny wraz z zamkami dostarczane są na modelach gipsowych, co pozwala na ostateczne sprawdzenie poprawności pozycjonowania zamków na zębach. Po sprawdzeniu zestawu rozpoczyna się procedura klejenia zamków. Szyny do klejenia zamków mogą zostać podzielone na segmenty według preferencji lekarza przez delikatne przełamanie w wybranych miejscach. W tym celu szyny posiadają specjalne przewężenia. Klejenia zamków dokonuje się typową metodą praktykowaną w gabinecie. Zwykle pierwszym etapem jest oczyszczenie zębów i wytrawienie szkliwa w miejscu planowanego klejenia. Tuż przed rozpoczęciem właściwej procedury pośredniego klejenia, na podstawę zamków umieszczonych w szynach nakładany jest klej. Poszczególne segmenty szyny z zamkami nakładane są na przygotowane zęby. Zamki ortodontyczne zamocowane do szyny trafiają precyzyjnie na zaplanowane podczas pracy z programem O3DM miejsca.
Szyna musi być dopasowana dokładnie do powierzchni żujących, aby zagwarantować bezbłędną pozycję zamków na zębach. Bazy zamków umieszczonych w szynie do klejenia pośredniego nie są przysłonięte przez elementy szyny, co pozwala na komfortowe utwardzenie kleju światłem lampy polimeryzacyjnej. Następnie szyna pozycjonująca zostaje usunięta, przy czym aby zabezpieczyć zamek przed odrywaniem od zęba, sporniki powinny być odcięte frezem. Po usunięciu szyny sporniki delikatnie wysuwa się ze szczelin zamków. Alternatywnie sporniki mogą być włamane. Dalszy ciąg procedury klinicznej odbywa się według rutynowych zasad obowiązujących w gabinecie. Skorzystanie z serwisu IPA gwarantuje komfortową pracę z zachowaniem standardowych procedur, szybką i precyzyjną diagnostykę, wspomagane komputerowo planowanie leczenia, wizualizację planu leczenia, najdokładniejsze pozycjonowanie zamków. Technologia IPA stanowi jeden z elementów większego systemu wymiany informacji między lekarzami różnych specjalności. Platforma cyfrowa pozwala na współpracę chirurgów, ortodontów, implantologów, a w przyszłości również innych specjalistów. Podstawowym nośnikiem informacji jest tu model cyfrowy, przetwarzany w dedykowanym oprogramowaniu.